Dane są punkty A i B. Punkt A o współrzędnych minus 5 i 2 i punkt B o współrzędnych 3 i minus 1. Wyznacz współrzędne punktu P, wiedząc, że wektor AP jest równy dwóm wektorom AB. Mamy wyznaczyć współrzędne punktu P. Nazwijmy jego współrzędne X i Y. Po lewej stronie równania mamy wektor AP. Wyznaczmy jego współrzędne. Wektor ma dwie współrzędne. Pierwsza współrzędna to jest współrzędna x-owa, druga y-owa. Na pierwszym miejscu będziemy odejmować od siebie współrzędne x-owe punktu A i P. Robimy to od końca, czyli od końca wektora odejmujemy jego początek. Czyli zaczynamy od odejmowania współrzędnej x-owej punktu P. U nas współrzędna x-owa punktu P została nazwana x. Odejmujemy współrzędną x-ową punktu A. Współrzędna x-owa punktu A wynosi minus 5. Czyli mamy minus minus 5, co nam daje plus 5. Teraz odejmujemy współrzędne y-owe. Od końca odejmujemy początek. Czyli od współrzędnej y-owej punktu P, u nas ona została nazwana y, odejmujemy współrzędną y-ową punktu A. Czyli tu mamy y-a, wynosi 2. Zapisaliśmy współrzędne wektora AP. Teraz to jest równe dwóm wektorom AB. Zapiszmy współrzędne wektora AB. Również kwadratowym nawiasie. Na pierwszym miejscu odejmujemy współrzędne x-owe, na drugim miejscu współrzędne y-owe. Robimy to od końca, czyli znowu od współrzędnej x-owej punktu B odejmujemy współrzędną x-ową punktu A. Czyli u nas minus 5, czyli znowu jest plus 5. Na drugim miejscu odejmujemy współrzędne y-owe, czyli od współrzędnej y-owej punktu B odejmujemy współrzędną y-ową punktu A. Teraz wystarczy tylko uprościć to równanie. Po lewej stronie na razie nic nie da się zrobić, więc przepisujemy. A po prawej stronie dostajemy wektor 8 i minus 3. Pomnóżmy teraz wektor przez liczbę, czyli lewą stronę równania przepisujemy. Czyli mamy 2 razy 8, mamy 16 i 2 razy minus 3, mamy minus 6. Po lewej i po prawej stronie mamy współrzędne wektora. Wiemy, że te wektory są sobie równe, dlatego że między nimi jest znak równa się. Zastanówmy się, kiedy dwa wektory są sobie równe. Dwa wektory są wtedy równe, gdy odpowiednie współrzędne są takie same. Czyli współrzędna x-owa w wektorze po lewej stronie równania musi być taka sama jak współrzędna x-owa w wektorze po prawej stronie równania. W ten sposób dostaniemy równanie, że x plus 5 wynosi 16. Rozwiążmy to równanie, czyli tu mamy plus 5, przeniesiemy na prawą stronę. Dostaniemy 16 minus 5, czyli x wynosi 11. Teraz drugie współrzędne, czyli współrzędne y-owe, również muszą być takie same. Czyli y minus 2 musi być równe minus 6. Rozwiążmy to równanie, czyli dostaniemy y, to jest minus 6 plus 2, czyli y wynosi minus 4. Teraz wystarczy już tylko zapisać współrzędne punktu P, czyli punkt P ma współrzędne x, y, czyli u nas 11 i minus 4.